Cześć widzowie, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale, a zaczynam teraz nową serię Nikotom 22, więc dajemy sobie oczywiście nazwę klubu, oczywiście nie taką, o, tylko dajemy oczywiście sobie Studio GF. Continue. No i tu mamy do dyspozycji takie loga. Dynamo, Aston. No dobre loga, dobre. A to co za klub, nie wiem. A weźmy sobie Dynamo. Albo nie, ten, dobra. Bierzemy i dajemy Create Profil. I mamy na samym początku 50 tysięcy końców. I tu widzę Heroes. No dobre karty to chyba są. Ale dobra, jaki my mamy skład? Co jest? Co to w ogóle jest? Retro Squad Builder. W ogóle dużo się tu pozmieniało. Gdzie tu to jest skład? A tu jest ten Prize Wheel. Greenleash, Replayer Spark, Semedo, Icon Pack. I na sam początku robimy Icon Packa, co nie? Ale gdzie jest skład? O, tu chyba jest skład. Nie, to są zawodnicy. Ale myślę, że tu zaraz skład znajdziemy. Ej, co jest? Czemu składu nie ma? O, jest! Skład! My skład. Koryjny skład. Słuchaj, widzowie, tu się dużo pozmieniało. Naprawdę tu się bardzo dużo pozmieniało, ale poczekajcie chwilę, ja pomyślę nad nazwą, bo długo to będzie trwać. Widzowie, nie wiem co to było, ale krótka przerwa, niech będzie Studio Gier Filip. Składny. Nie, niech to będzie... Champion. Champion. Champion Team. Champion Team, och. Tak, to będzie dobrze. Creed na składy, ale wejdźmy na razie w ten. No i to jest nasz skład. No teoretycznie, no, jak na sam początek gry, nawet... Dobry? No nawet... Dobry jest ten skład. Widzę, że tu idziemy w ligę włoską. No Resort, no czyli należy tyle zawodników mamy. No Resort, tak? Mamy jakiegoś napastnika? Mamy. Z ligi włoskiej. No na razie tak prezentuje się nasz skład na sam początek gry, no. Powiedzmy, że jest dobry, no powiedzmy, no ale dobra, mamy jedną paczkę z tego co widziałam, tak. To jest Gold Pack, otwórzmy sobie. Pominijmy. Artur i ja. W ogóle to jest Juventus. Powrócił Juventus normalny. Artur, Januzaj, Vlachowicz, Karius, Tliso, Dudus. Nie, jest dobrze, moja reklama. Pierwsza reklama! Busu! Oj, widzowie, ale to jest nowa seria. Co? Follow us on Instagram! Nie będę nic followował. Nic nie będę followował. Ale widzowie, możemy otworzyć to, bo mamy... Nie, widzowie. Ja tu coś dobrego proszę. Nie, jest Berardi. To jest dobry nawet traf, ale mogło być 1000, jakbyśmy trafili te 1000 points, to byśmy mogli jeszcze dwa razy otworzyć to koło. To jest koło właśnie fajne. Ale mamy Berardiego, co na sam początek gry wydaje się nawet... O, w ogóle wyszła pierwsza drużyna Team of the Week. Ławka jak wygląda. No, a tu jeszcze coś jest, jest. No, ten Vinicius kusi. To jest w ogóle Vinicius? Chyba tak. To jest Vinicius. Nie, to co? Tak, Vinicius, ja nie mogę. Nie, Search Market. A wystawili tego? Tego, no, jak on się nazywa? Milinkowicz Savić.
Jest Milinkowicz-Savić. 31. O, jest za 20 tysięcy. 2750. No i chyba właśnie kupimy Milinkowicza-Savicia. Sergej Milinkowicz-Savić dołącza już na samym początku gry do naszego zespołu. Naprawdę, no, nasz skład prezentuje się nawet dobrze. Teraz go wywalamy i dajemy naszego Milinkowicza-Savicia Vlahović. No i nasz skład powoli zmierza w Ligę Włoską. I tu mamy już... No dobra, dałem przez przypadek mecz, ale okej. Pierwszy mecz w Nikoton 22. No przegrywamy 1 do 0. 1-1 Vlahović. 2-1, 3-1. Nie, 4-1. Vlahović. Nie, dobra. 5-1. Jeszcze mamy 200 i możemy chyba właśnie otworzyć kolejny prize wheel. Nie. Nie, jest Liga Włoska. Czy on może pójść na środkową obronę, bo to jest Liga Włoska? Nie, to jest tak, Włoska. A my idziemy w Ligę Włoską, więc nawet dobrze się widzowie składa w tą Ligę Włoską. Dobrze, żad... Przepraszam, widzowie. No, ale no tak bywa. A w ogóle jaki jest SBC? Ikon jeszcze nie ma, ale to, to wszystko wyjdzie dopiero, ale... Paczki, rzadkie ten. A jakie to są wymagania? O, bardzo duże wymagania! Myślę, że jak uzbieramy trochę tych piłkarzy i tych monet, to myślę, że to może nam bardzo dobrze wyjść. Ale dobra, widzowie. W ogóle ile kosztuje takie 300 tysięcy points? 104 złote. No nie wiem, no nie wiem. Czy kupić to? Nie, nic nie kupujemy, widzowie. To ma być czyste. To ma być wszystko czyste, ale no naprawdę zmierzamy. No znowu ten Steam mecz. Ja nie mogę. Nie wierzę w to. W ogóle tu jeszcze składu nie ma opcji. No super, no. W ogóle tu wygrywamy 3 do 0. 4 do 0. Ależ my zaczynamy to pięknie. Dajemy słowo home. Ale naprawdę oni nie zrobili zakładki składy. Skład, my skład. Nie, nie, manage, manage. Niech będzie manage. I no. Na razie ten... Skład zapowiada się bardzo dobry. Nie, ten skład nabiera naprawdę dobrej drogi. Derun, on chyba pójdzie na środkową właśnie obronę. Artur na lewą obronę. No i teraz musimy, widzowie, chyba jakiegoś lewego pomocnika kupić z Ligi Włoskiej. I będzie chyba właśnie dobrze. Search market, no jakiś lewy pomocnik, no nie wiem, no. Lewy pomocnik, jaki tu może być lewy pomocnik, nie wiem. Niech mi się kojarzy. Costa jeszcze gra w tym Juventusie? Nie za Costa. W ogóle dobrze, bo tu są kluby pokazane, jaki gra mi jeszcze, jaki overall mają. Ale chyba Ligi Włoskiej nie ma. A ile kosztuje taki Rui Costa? Jeszcze go nawet na rynku nie ma. A no to... Nie wiem, co to... No 1 700 000 już taki Costa kosztuje. No niesamowite, no ale to jest dopiero początek gry. Naprawdę nie ma Douglasa Costy? Ty nie ma Douglasa Costy? No, dziwna sprawa, dziwna. O, jest Diawara, ale on jest CDM. Jeszcze, widzowie, nie wiem, czy to będzie dobre, ale wejdźmy sobie jeszcze w nasz skład. Przepraszam, widzowie, czy jest taki, ale naprawdę. Trafiłem Thibaut Courtois. No, przepraszam, że to się nie nagrało, no, ale naprawdę, co tu się wydarzyło, to ja... naprawdę nie wiem. Ale okej, okay, tu mamy jeden Wants to Watch. Konate, Search Market. Jest taki Konate za 30 tysięcy, ale nie wiem, czy on nam się przyda.
Może jeszcze jakieś. Heroes? Nie, Heroesy są drogie. Heroesy są drogi. Dina, Natale. Jest na rynku w ogóle? Nie. A tu nie, bo na razie słabe są karty. A tu jest Ligi Włoskiej? Nie. Czyli tylko Heroes jest. Z Ligi Włoskiej. Kordoba też jest. Jest nawet Jerzy Dudek. A tej Kordoba jest na rynku? Jest, ale za 300 tysięcy dopiero. No co poradzę? Co poradzę, widzowie? Ale naprawdę skład nasz jest taki dobry już, a jest dopiero początek sezonu, a już tak prezentuje się nasz skład właśnie. Jakiegoś środkowego obrońcę bym właśnie chciał kupić. Tylko szkoda, że nie dali zakładki skład. No ale no, co poradzę? A sens, jo, no. Dobra, wystawmy go za tyle i Mata też wystawmy za 2500. Może ktoś, komuś się uda, ale my mamy jeszcze 30 tysięcy, więc moim zdaniem możemy jeszcze kogoś kupić. A jakie są achievementy, packs, draft, market, sold, sell 1, aha, za 200, za 50 tysięcy, sell 5. Trzeba kupić 5 zawodników. A kupiliśmy jednego, więc kupmy obojętnie jakich. Co to jest? A, to draft, którego nie zrobiłem. Więc kupmy jeszcze z 4 niepotrzebnych zawodników, żebyśmy właśnie to mieli. I zrobimy sobie Prizwell. Search Market. Niech będzie jakiś na J. Żłamy. Żłamy. Jakiś kuczka. Kuczka. Nie ma go na rynku jeszcze nawet. Naprawdę nie ma go jeszcze na rynku. A taki gość jest? Nie. No co poradzę? A może jakiś koń. Jest za 19 tysięcy, tylko ja nie wiem, czy to będzie się opłacać. Kupujemy Quintiero. No naprawdę nie wiem, czy to się będzie opłacać, no ale. Nie wiem, czy jest taki Bellingham chociaż, no nie ma jeszcze Bellinghama na rynku, no. Jest, ale za taką ofertę, no Julian Brandt, no. No niestety, no kumy może, kogo ja znam. Peckhardt. Nie, źle piszę, nie, Peckhardt. W ogóle Van Persie jest nową ikoną. Nie, nie Pele, nie Pele. Jakiś. McAllister. Nie ma go na rynku, no. 18 tysięcy, no. No nie wiem, no ale kupmy, no. Luis Sinistera por 6. Jeszcze musimy. O nie, naprawdę? Musimy jeszcze uzbierać z dwóch zawodników pieniążki. I wtedy będziemy mogli kogoś kupić. Ale dobra, no. Nie wiem, czy robić od razu ten, ale jest od zrobienia. Jack Greenleash. Tylko wymagania nawet są duże, no. No nie powiem, no jak na początek gry, no to jest bardzo duże wymaganie. Później to będzie już łatwiej. Inform pack. Inform pack. O nie, za dużo kombinowania. Tu ile jest kombinowania? Rare players. No dobra. Spróbujmy. Aha. Dobra. Niech będzie Ospina, nie? Niech będzie Vlachidomos. Niech będzie ten najsłabszy. Tessio i Hauze. O nie, nie będzie Oliw. Aha, no super. Jest Salvio. Jest Joao Mario. Jest też Szewcik.
Jeju, widzowie, przepraszam, że jak źle mówię, no ale ja nigdy nie znałam takich zawodników. I Nunes. Ile mamy zawodników? Rzadki. Jeszcze 5. O. 5 rzadkich zawodników. No, niech będzie Piqué. Gulaszy. Quintero, bo go kupiliśmy, chyba możemy przypalić. 4. Maruś, 5. Tomas Piqué. Quintero. I tyle. Ocena aż 83,50 z grania. No. No z grania da się zrobić, no. Teraz też mamy rzadkie zawodników. Mam aż 9, więc niepotrzebnie dawam tego pana i tego LM. No to tu niech będzie ten Gabriel Martinelli. Tu niech będzie pan. Nie, nie kasko, nie kasko. Tu był, o, ten pan. Work area. Pan. Nie wiem, jak się nazywa. No ale dobra, jest Konsa, jest też Milankowicz, no niech będzie Konsa. I ocena musi być 83, no będzie ciężko, no Courtois, no nie wiem, no nie wiem, czy chcę go przepalić. No nie wiem, Tibo. Czy on by dał nam 83 oceny? Nie dałby. A jeszcze jakbyśmy dali Milinkowicza, Savicia. Za tego, to jeszcze mnie nie poszła. No. Nie, nie, widzowie. Chyba. Nie uda się nam tego właśnie zrobić. No ale no i trudno. Ja wam dziękuję za obejrzenie tego. I widzimy się za 2 dni w kolejnym odcinku z Likotom, ale już 22. Cześć! Oj, co chcę jeszcze ci przypomnieć, że właśnie 12 października o godzinie 17 lub 18 pojawi się na moim kanale Kraków, no zwiedzanie Krakowa, więc zostaw łapkę w górę i subskrypcję, by nie ominęło cię to. I... No co, widzimy się już w kolejnym odcinku za 2 dni. Cześć.